5 i 6 czerwca w Drohobyczu odbyły się Dni Europy zorganizowane przez władze miasta, Drohobycki Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki i Konsulat Generalny RP we Lwowie. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Ambasada Unii Europejskiej na Ukrainie i Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej. Inauguracja Dni Europy odbyła się w ratuszu z udziałem dyplomatów i delegacji miast zaprzyjaźnionych z Polski, Rumunii, Austrii, Węgier, Niderlandów oraz innych krajów. Europa to jest smaczna sprawa, ale do tej sprawy trzeba ciepliejszy sol. Sol Drohobycza, co niekochana sól nie znają. Wykłady inauguracyjne wygłosili pełnomocnik rządu RP do spraw polityki równości profesor Małgorzata Fuszara i ambasador Unii Europejskiej na Ukrainie Jan Tombiński. Przez 25 lat pracy dyplomacji polskiej jeździłem do różnych krajów i spotykałem się z zupełnym niezrozumieniem i niewiedzą o tym, jaki był wkład w kulturę europejską tego regionu. I byłoby wspaniale, gdyby teraz wreszcie, po 70 latach takiego psychicznego i psychologicznego odcięcia tych dwóch części europejskich, a zwłaszcza w części zachodniej Europy, która zapomniała o tym, że część Europy Środkowej istniała jako część kultury europejskiej, żeby wykorzystać takie postacie i wokół nich stworzyć jakieś programy promocyjne i dla Drohobycza, i dla Samboru, i dla Stryja, i dla Iwano-Frankiwska Stanisławowa, czy dla Kołomyi, czy dla różnych miast, które tyle ludzi uformowały. Pełniący obowiązki prezydenta miasta Drohobycza Taras Metyk zaznaczył, że obchody Dni Europy odbyły się dzięki konsulowi generalnemu RP we Lwowie Jarosławowi Drozdowi. Z polskiego punktu widzenia Drohobycz jest jednym z czołowych miejsc, ponieważ jakby nie było, jest centrum polonistyczne na uniwersytecie, jest ośrodek metodologiczny zajmujący się nauczaniem języka polskiego i uczących nauczycieli na całą Ukrainę. Jest fajny uniwersytet, który rozumie, że trzeba z Polską dobre, ciekawe projekty robić. Jest tradycja Schulza i 6 festiwalów szulcowskich za nami. Jest sprzyjająca administracja. Obrady naukowców, polityków, samorządowców i działaczy społecznych toczyły się w sali marmurowej ratusza i na Uniwersytecie Franki. W Europie to rozumienie, że reforma jest zadaniem obywateli, że reforma wynika z rozmowy z obywatelami, jest stuprocentowe. Wyjście z gabinetów i zorganizowanie publicznej, społecznej debaty. To jest ten klucz, to jest to narzędzie kultury europejskiej w rządzeniu państwem i w jego reformowaniu. Duchowym wymiarom wyzwań europejskich na terenie dawnej Galicji Wschodniej został poświęcony panel z duchownymi kościołów rzymskokatolickiego, grecko-katolickiego i ukraińskiego prawosławnego kościoła eutokefalicznego. Wywożę stąd z tej rozmowy taką nadzieję, że tutaj następuje zarówno pewne oczyszczenie wychodzenia z totalitaryzmu, to jest dosyć ważne, a zarazem poszukiwania swojej nowej tożsamości i nowego miejsca w Europie, w środkowej Europie. Odbyła się też prezentacja ogólnoukraińskiego koordynacyjno-metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej. Trudno mówić Drohobycz i Europa. Drohobycz był zawsze w Europie i przecież tylu wybitnych postaci urodziło się w Drohobyczu, które go przysławili i na cały świat i Ukraińców, i Polaków, i Żydów, no i innych narodowości. I oczywiście nie może zabraknąć Drohobycza bez opowieści o Brunonie Schulzu. Wiera Menioc i Grzegorz Józefczuk dokonali prezentacji Izby Brunona Schulza oraz dorobku Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. W ciągu ostatnich lat wiele osób z Polski wspierało inicjatywy entuzjastów z Drohobycza. Przede wszystkim miejscowi ludzie zasługują na wielki szacunek, co zrobili w ogóle i dla Drohobycza na zewnątrz, ale też co oni zrobili dla Schulza tutaj w Ukrainie, bo paradoksalnie Schulz w świecie jest doskonale znany. Ja mam takie wrażenie, że Ukraina się nawet nie zdaje, ani nawet tutaj Ukraińcy, z tego, jakim nośnym znakiem jest nazwa Drohobycz w świecie. Ze względu na Brunona Schulza, to już trzeba jasno powiedzieć, że to jest pisarz absolutnie kultowy na całym świecie i on ma swoich wyznawców. Ostatnio Drohobycz i okolica włączyły się w realizację projektu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Mamy chyba 4 czy 3 projekty, które są realizowane tutaj na miejscu i staramy się zaangażować też mieszkańców i Drohobycza, i rejonu do opracowań programu następującego. Dlatego, że jednym z priorytetów jest wspieranie i promocja kultury lokalnej, dziedzictwa historycznego.
Na rynku tymczasem przyciągał mieszkańców Jarmark Miast Partnerskich i gości Drohobycza. Wystąpili tam muzycy i zespoły ziemi drohobyckiej. A na zakończenie Dni Europy w Drohobyczu zaprezentował swój koncert polsko-ukraiński zespół Taraka. Wśród widzów była też posłanka na Sejm RP Małgorzata Gosiewska. Dzisiaj rano jeszcze byłam we Lwowie i kiedy dowiedziałam się, że dzisiaj tutaj będzie zespół Taraka, no wiedziałam, że muszę też się znaleźć w tym wspaniałym miejscu, w tym przepięknym mieście wśród was i właśnie jestem symbolem przyjaźni polsko-ukraińskiej z zespołem Taraka. To był jeden z najpiękniejszych koncertów, które miałem w przyjemność grać. Cieszę się, że mogłem mówić do ludzi słowami, które same się tchnęły do głowy i nie musiałem udawać nikogo, po prostu byłem naprawdę sobą, byłem takim Karolem, a Taraka była Taraką.